Szanowny Panie Premierze, drogi Panie Ministrze Obrony Narodowej, Szanowni Państwo. Dziś mija dokładnie 6 lat od katastrofy, która wstrząsnęła naszą ojczyzną i światem. W drodze do Katynia na służbie Rzeczpospolitej zginęło 96 osób, w tym zwierzchnik Sił Zbrojnych świętej pamięci Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie świętej pamięci Ryszard Kaczorowski. Zginęli ministrowie obrony narodowej i wszyscy dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych. Żałoba stała się udziałem całego narodu, czego przed 6 laty byliśmy świadkami. Pamiętamy znicze pod Pałacem Prezydenckim, pamiętamy tłumy towarzyszące naszym najbliższym i ostatniej drodze. My tego doświadczyliśmy i to współczucie pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Dziś za chwilę odsłonimy tablicę, która zawiera naszą wdzięczność, pamięć i walkę o to, aby prawda o poświęceniu naszych najbliższych nie została zakrzyczana i zadeptana. Dziś wyrażam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy poświęcali i poświęcają prawdzie o Smoleńsku swój czas i pracę. Często narażając się na szykany. W sposób szczególny pragnę podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i wszystkim członkom oraz sympatykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy dziennie stoją z nami, będąc wsparciem, gdy przez lata próbowano katastrofę smoleńską uczynić elementem politycznej gry. Nasze uczucia wdoferowano wyroki, opierając je na kłamstwach. Byliście i jesteście przy nas, gdy próbuje się zniszczyć naszego polskiego ducha jedności i patriotyzmu, poniewierając nie tylko pamięć, ale także ciała naszych najbliższych. Za to wsparcie, za to bycie z nami bardzo dziękuję. Z całego serca dziękuję niezłomnemu ministrowi obrony narodowej, panu Antoniemu Macierewiczowi, który zaangażował się w poszukiwanie prawdy o katastrofie i stanowczo przeciwstawił się propagandzie kłamstwa. Bez pana, panie ministrze, wyrażone żywej pracy, dziś byłoby nam o wiele trudniej bronić naszych najbliższych przed zniewagami. To dzięki pana oporowi kłamstwa oczerniające generała Wojska Polskiego, mojego świętej pamięci męża, generała Piotra Andrzeja Błasika, zostały jednoznacznie zweryfikowane i odrzucone. Do wielu ludzi prawda jednak ciągle dotarła. Było przecież rzucanych tak wiele kłamstw. Dlatego ciągle potrzeba takich działań, jak wmurowanie tej wymownej tablicy, aby prawda o wielkości i poświęceniu dla ojczyzny naszych bliskich, którzy Polsce oddali swoje życie, dotarła do wszystkich rodaków i na cały świat. Aby ta prawda nigdy nie zginęła. Dziękuję.